właśnie, że może kiedyś zmądrzeją, bo w Ameryce to dużo nie uczą. Tam uczą tralala, już wszyscy wszystko wiedzą. A tu nie. A gdzieś jak ma 18 lat, to się wyprowadza. I ty dałaś mu trochę spróbować temu? Wyprowadzałam. No, pewnie. A nie tego, to nie tego, to spróbowałam. No. Widziałeś, że tego wsadziłam tam. No. No ale on tam już tą torbę postawił, to on tam był, tam stawiłam, skryłam. Nie, ta torba tam stała. No to ta torbę tu postawił, tu siedział pewnie i spał pewnie. No. A jak był koło tego, to stała, to już ślepy nie jest. No to było schowane. No ja wiem, to było schowane, to stało. Nic się nie stało, to i tak było trochę tego wina. Nad Wisły. Także takie uroczystości nad Wisło, bardzo miło było. Była ta, a jutro idę na urodziny, bo ja nie obchodzę żadnych urodzin, ale ta Marta Dobosz zaprasza. Jak chcesz, to możesz iść ze mną. No tak, dzisiaj nie wyrywają. Znowu to wiesz. Jak chcesz, to możesz tutaj iść. No 50, ona ma 9 rok urodzenia. No to właściwie to żadne okrągłe. No. 59 rok. Także proszę Państwa, buziaczki i proszę jeść kaczki. Wszyscy proszą, wszyscy żebrzą. Proszę dać. Ona jeszcze tu. Już aresztowali ten artykuł. No za reprywatyzację, za zabieranie ludziom mieszkań. No naprawdę zostawiłam ten artykuł w Warszawie, już nagrany jest w internecie, jest w naszym radiu Conchita. Ale co, prawników czy sędziów? Prawników i sędziów i nawet ta działka pod Pałacem Kultury. No właśnie za słynna, to ją 10 razy sprzedawali. No i że Duńczyk zamieszany też w to, bo on po prostu wiesz, jak się coś kupuje, to on nie wiedział to czy tamto. A teraz wszystko wyszło i bardzo dobrze, także kłamała Szydło. Nie Szydło, tylko ta Dzięciołowa, jak ona tam w tych okularach. Czapla jakaś. No. Co ten Janek Witek mówił, że tak czysto po polsku mówi. Ja mówię, to dobrze, że mówi po polsku czysto, ale ona te trupy chowała i kręciła coś. Kopacz, no. I chciała zakopać. A to chciała zakopać, a to tamto. Tak, chciała zakopać. A tu się coś nie bardzo chciało dać to zakopać. Tak. Pod ten. Pod coś. Chciała zakopać. A tu. Chciała zakopać. Ta nasza kopacz. Chciała zakopać. A tu. Szereszemu chciała zakopać. A ja wczoraj siedzę, wiesz, tam też ta budowa to durna, bo to sobota, niedziela, to blisko w sobotę pracowali. W sobotę. Ja siedzę w niedzielę o 17:07, patrzę, a tam od tego takiego niebieskiego sracza do kontenerów wszedł człowiek na czarno. Do kontenerów, to czyli, że całą niedzielę tam spał. Ja napisałam w zeszycie, dzisiaj Rysia uczuliłam. Rysiu, jak nie masz co robić, to idź do tego dyrektora, nie dyrektora, tylko tego kierownika głównego Sobieszka budowy
I powiedz mu, że szedł facet 17.07, tam są trzy kamery, to niech się przyjrzą, co to za morda, co to za kto. Się przyjrzał, przecież kierownik musi wiedzieć o tym, albo może nie wie o tym, ale ten ma klucz. No to jak od kontenerów ma klucz, to my będziemy zawierali te klucze od kontenerów i nikt nie będzie miał kluczy, tak będzie. Tak będzie. W kontenerach przychodzą robotnicy, się przebierają i tam żrą i wódkę piją. No. Jedni mają lepsze, jedni mają gorsze, jedni mają całkiem z drzwiami jakimiś drewnianymi już na śmietnik, ale jeszcze na kłódkę. No ale tam wchodzą, się przebierają i tam jedzą, potem idą, wiesz, przychodzi o 13.50 obiad, z tego przywozi z daleka, bo to aż z tam, gdzie Świadkowie Jehowy mają biuro. Tu w Warszawie, Nadarzyn, aż z Nadarzyna, jako 20 km, ja mi to się opłaca, mówię, o pewnie, i tego, i sprzedaje, i 13.50 obiad, co kupią, i taki facet sobie, po co ma wynajmować mieszkanie, jak on sobie może tam pospać, ja też niby nie miałabym nic przeciwko temu, ale ja niedługo umrę na zawał serca, tak siedzę, patrzę się, no przyszedł, człowiek po budowie, no to jest kawałeczek drogi, bo to jest od toalety do kontenera, on tylko tam wyszedł, myślał, że jak tak drzwi odchylił, że już poszli, że już nie ma, no to on tutaj do tej toalety, bo gdyby był jeszcze mądry, to mógłby zrobić w reklamówkę kupę i mógłby powiesić na środku tej i mógłby zrobić indiański taniec wokół swojego własnego, przecież osobistego gówna. Powiedziała Marta Dobosz, ordynarna. I nawet Małga Kubiak nad Wisłą poprawiła: Marta, ale ty tak nie mów. Marta, tak nie mów, bo wiesz, co jest co, ale to nas po prostu oskarżą przez ciebie. I ty jesteś ta Marta Proboszcz. To nie może być tak. I Marta Proboszcz jest nad Wisłą, tu jest ordynarna, a to niedobre. I Marta Dobosz, nege tu, jest jak ta cyganka, bo wrzeszczy tu. I Marta Proboszcz, i Marta Proboszcz. No sama widziałaś zakonnicę, która szykowała dzieci dla pedofili. Ja wypiłem winko, o masz, posmakuj sobie, o resztę. Przechyl sobie, bo ty to lubisz. No ale ty to lubisz tam przechylić. Kropelkę tam, kropelkę tu, przechylach przechyl, niech idzie do dechy. I Marta Dobosz, nazwali proboszcz, że ona wielka, rozrosła się ta nasza Marta, jest nic nie warta, zwana też Siusią, Martusia tu, a to krowiszcze, a honosze tu. O Jezu, Jezu, daj więcej jazzu. Ja to nie wiem, po co tacy ludzie chcą, że ona jest i po takich studiach, i po takich, i jest po, wiesz, wyrabianiu porcelany, i po tym, i po tamtym, ojejejej. Taka ordynarna, nie? Co ona chce udowodnić, właśnie, co ona chce udowodnić? No to więc mówi, spotkanie w domu wariatów tutaj, spotkanie w domu wariatów, co było to? To źle? Bardzo pasuje. Przyszła jakaś pani od Akademii Sztuki Teatralnej, Rysia mówi, to jest bardzo znana pani profesor. I ona do mnie się uśmiechnęła i się ze mną ucałowała jako lesbijka. Tutaj na Ujazdowskie 45 w Spatifie. Także bardzo miła ta pani profesor, czarnula taka, krótko ścięta, takie kudłate włosy. I Rysia mówi, słuchaj, to jest bardzo wielka postać.
Ja mówię, ja widzę, że taka wiesz, tylko ta Marta Dobosz na tym stole, ona tu nic nie pokazała, jakieś zdjęcia, jakieś, że syna swojego, no to każda głupia by chciała tego swojego syna pokazać. To trzeba pokazać sztukę, no. To tam jeden obraz na ścianie wisiał, co widziałaś. No i, ta, i Marta Dobosz mówi tak, słuchaj, pięknie się nagrało, jak ja pięknie śpiewałam. Ja mówię, ja tam się wygłupiałam, a nie śpiewałam. A ja to pięknie tak wyszło i te płytę żeśmy u niej w domu wrzuciły jeden film, to szło ponad godzinę, no to myśmy na ten piknik jechały, to ja tę płytę tu mam, będę zaraz ją przegrywała, tego Mareczka nie ma oczywiście, bo Mareczek poszedł, zapisał się na kurs ważenia piwa. No nie tej, tylko tak, no. A czemu? Bo zwariował, no. Ale to będzie w domu ważył, czy ja? No gdzieś będzie, jak kurs ważenia piwa, to gdzieś po znajomości tam się wkręcił i będzie, ja powiedziałam, od piwa, od wódki, od alkoholu, najlepiej z daleka. A jeszcze takiemu pijakowi jak on, bo jak będzie przy tym, to go to skusi. Nie raz go skusi, nie raz, nie dwa, Czamara Gęga, Magdara Gęga. Nie uczyła w Pałacu Kultury Stalina i Lenina Dagmara Dęga, a była jej siostra, nazywała się jakaś tam też Dęga. To tamta siostra, mówiła tata Bożena Rossa, co to uczyła polskiego w tej szkole, bo ona mnie zaciągnęła na te kursy. No mówi, że ta jej siostra to 100 razy bardziej energiczniejsza, uczyła wspaniale po angielsku, mówiła, nasza też wspaniale, ale była flegmowata i taka, no wiesz, no strasznie dużo tych kartek przerobiłyśmy, tych zdań, tych egzaminów, tego jeszcze na początek puszczała nam staśmy, co rano nagrywała o 5:00 z Londynu, z radia, z trzaskiem, wiadomości, puszczała to na taśmie i trzeba to, bo wszystko było na kartkę ze słuchawek przepisać. I ona to, o dzieci jadą, baj, baj. Powtarzała, powtarzała, powtarzała i potem wszyscy razem czytałyśmy, sprawdzałyśmy, czy to tak, czy to tak. Na przykład po angielsku jest takie, coś tam gada, fobi fo fo, fobi fo fo, to jest fo, to jest 4. Fobi fo fo, czyli 4 minuty przed 4:00. Fobi fo przed 4:00. Fobi fo fo. Takie różne rzeczy. Ja mówię, no, że strasznie ciekawe. Takie proste, jak nie wiem, ale nikt by na to nie wpadł. Fobi fo fo. Że, no właśnie, takie różne głupoty. Albo jak ktoś nie wiedział crisis, to co ty nie wiesz, co to jest crisis? Nie, kryzys. Szalony to jest crazy, 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 crazy. I ta Bożena Rossa, co to uczyła w szkole, mówiła dzieciom, że Bóg się nazywa Jahwe. Mówiła, że ta Dagmara Dęga snuje się po tym pałacu, snuje się, bo ona taka klępa snująca się z flegmą angielską. Ale wiesz, ona wszystko obrobiła, te materiały z tą swoją flegmą angielską. A ta, jak ta siostra jej uczyła, to ja nawet nie wiem, mogłaby ta chociaż raz zachorować, no jak ta miała równolegle klasy, to jak. No, także tam było codziennie po 3 godziny angielskiego w pałacu, nie wiem, czy ty wiesz. Przez pół roku, potem następne pół roku, cały rok się uczyłam w pałacu na 9. piętrze, codziennie po 3 godziny. To ty sobie wyobrażasz, jaka jestem kosa? No. Także... Ja dawno nie mówię tutaj po tym angielsku, dawno nie używam tego, no bo to niby po co, ale... A, stare samochody. Szereszę tu, tyś Matko Boską, tyś Częstochowską, szere Mariola, szeneszę tu, szene fasola, szeneszę tu. Szene me dżu, ache bluka f. O Jezu, Jezu, szene se tu, szene mariola, garuka lu, szene felu, oj, szene se tu. Czego? Tu
Po jakiemu to? To jest jazz. A to jest jazz. Jazz a vu, je que la fu, c'est le javu. Ach, Matka Boska, to się częstochowska. I szła schodami ta sąsiadka w okularach, czarna włosa. Ja mówię, och, dzień dobry, ja mówię, pachnie bzem. A on mówi, a możliwe, powiedziała. Ta młoda? Tak, ona jest ta młoda. Naprzeciwka? Tak, z naprzeciwka. Ona nie jest zła, tylko wiesz, ona musi walczyć o swoją rodzinę. Musi bronić swojej rodziny. Musi bronić swoich dzieci. Przecież nikt ją nie atakuje. No ale jak kurczaczek coś tam tego pieprzył, jakiegoś tam, że coś gada do domofonu, że coś tam marudzi, no to więc ona myślała, że tego, ale skoro ona też jest szurnięta, no to już ja na to nie poradzę, ale, bo ona taka, wiesz, jest szurnięta. Natomiast Marta Dobosz po prostu śpiewa: dzieci, śmieci, a bereci, kleci, dzieci, śmieci. Jest taka piosenka, ona przyszła do planu B, przyszła i z kolei Alina Lasota robiła urodziny i Alina Lasota jest z Litwy, to więc tak, Marta Dobosz się pytała mnie przedwczoraj, czy ja jestem z Litwy. Ja mówię, no to ty chyba jesteś chora już teraz całkowicie. Och, dom wariatów. Marta Dobosz, proboszcz, Marta Dobosz, pro... I jeszcze powiedziały, że Rysia śmierdzi, że Rysia śmierdzi. Nie pierza tych swoich szab. I teraz jak ją wpuścili te do tej kinoteki, to więc i Małga mówiła, słuchaj, my nie będziemy tej Rysi wpuszczać, bo ona się na nas powołuje, że wiesz, ale Rysia śmierdzi, ktoś ją już obwąchał. Ja mówię, słuchajcie, Rysia ma dużo szmat, to więc jak ona ma pod spodem dupę, może jej nie domyć, jak z przodu ma kutasa, może mieć też niedomytego, ale że ona do seksu się nie spieszy, to więc co ci do tego? No i tak wiesz, Rysia obgadywała Marta Dobosz i Rysia obgadywała Małga Kubiak. Ona fajna i ta Małga Kubiak mówi, słuchaj, mam tam 3/4 butelki wina, czy mam dla ciebie wziąć nad Wisłę? Ja mówię, kochana, nie, dajmy se spokój. I tam 4 białe wina z Martą Dobosz dostałyśmy. Tam tego pana młodego. Dał nam całe białe wino, postawił, otworzył. Potem drugie, potem trzecie, potem czwarte. To więc to czwarte ja już sobie wzięłam, to prawie całe widziałaś. I tutaj bardzo fajnie było. I tam było takie te czerwone, takie tam chipsy, takie różne, takie bzdury, takie wiesz, co można. A tam ktoś robił kiełbaski. Nie było natomiast sklepu, bo ja bym kupiła ze 2 kilo kiełbasek. Jak byłyby takie po 7, po 8, po 10, aby nie 23, bo tutaj jak są te kiełbaski w tym Simply Market, niektóre są drogie, nie? No, i to, ale te staruszki kupują 10 deko, 15 deko, takie krojone, no ale te kiełbasy potrafią być niektóre po 20 parę, no to po co takie? Na ognisko taka sucha to nawet się nie nadaje, na ognisko nadaje się najlepiej jakaś taka śląska, zwykła, wiesz, żeby miała osocza w sobie trochę. Także proszę Państwa, bawiłyśmy się tu 2 dni temu nad Wisłą, na piachu leżałyśmy, Marta Dobosz na swoich kożuchach, proszę Państwa, było bardzo fajnie, idzie chmura, tutaj zaraz będzie deszcz, bo zapowiadali deszcz, zapowiadali, no idzie chmura, będzie żebraczka, nad Wisłą leżała i kaszlała. Och, będzie deszcz, och, będzie deszcz, och, będzie też, och, będzie jesz, z krzaków uciekł, na nic nie czekał. Och, będzie deszcz, gnyszę tu, on redy, gnyszę tu, och, będzie deszcz, och, będzie deszcz.
Także proszę Państwa, będzie deszcz, będzie pogoda, będzie mydło, będzie powidło i będą majtki wisiały na bazarze Różyckiego, bo po co wam niszczyć bazary? Bazary są mądrością narodów, są historią, są świadectwem, są dowodem tego, co żyło, było i prawie, że umarło. Lepiej, żeby do końca to nie umarło. Proszę bronić bazary! Byłyśmy tu na takim spotkaniu 2 lata temu. Byłyśmy na spotkaniu, nawet kluską nas nie poczęstowały, bo kluska kosztowała 10 zł z nadzieniem króliczym. Także to jest coś obrzydliwego, że w Warszawie nie ma ludzi prawosławnych ze względu, ja już to mówię, określam, na gościnność. Nie ma ludzi gościnnych, tylko tak, jakaś Żydówa, co nie dała się przepędzić przez Wiesława, a to Władysława Gomułkę do Izraela, to się gdzieś ukryła po tamtej stronie Warszawy, a to we Wrocławiu, a to w Krakowie. I że po prostu, proszę Państwa, z Anglo-Ameryki Białystok wypędzili Żydów, to przecież nawet nie Wiesław Gomułka, tylko pisała Anna Romanowicz, podlaska poetka. Taka na przykład ostatnia piosenka w tej poezji, czy to nawet do kabaretu wzięła, Białystok miłości moja, że tam śpiewane było. Placuszki, racuszki i ryż, na życie w Łodzi był spryt, lecz kiedy kazali uciekać, nie miałam na co już czekać. Ajajajajaj, gwałt! Zwiedziłam świat wszerz, poprzek wzdłuż, a w świecie zdobyłam swój szmal i w oczach mych tylko jest łódź. Placuszki, racuszki i ryż, postarzał się syn mój i ja, do Polski znów chcą ściągnąć nas, bo pęka im gumowy pas. Ajajajajaj, gwałt! Zwiedziłam świat wszerz, w poprzek, wzdłuż, a w świecie zdobyłam swój szmal i w oczach mych tylko jest łódź. Placuszki, racuszki i ryż, na życie w Łodzi był spryt, lecz kiedy kazali uciekać, nie było na co już czekać. Ajajajajaj, gwałt! Zwiedziłam świat wszerz, poprzek, wzdłuż, a w świecie mam swój szmal i w oczach mych tylko jest łódź. Także proszę Państwa, Łódź, bo oni kiedyś tam byli, żyli i umarli, starzy, ale jeszcze ci to potomstwo pamiętali. No to więc, skoro pamiętali, to huzia na juzia z Anglo-Ameryki Białystok wypędzili, przepędzili. No to jak jechali przez Warszawę, to gdzieś tam na koniuszkach Warszawy zostali. No to jak jechali przez Wrocław, to gdzieś tam we Wrocławiu, w Krakowie. I te firmy, proszę Państwa, wysyłkowe, które biorą na lichwę, na procent, na za dupą wkładają, to tu, to tam, do kieszeni. I teraz, proszę Państwa, jak przeglądałam ostatnio w internecie historię prawosławnego świętego Spirydona, dlaczego do Anglo-Ameryki Białystok przywieźli relikwię, prawą rękę Spirydona, którego temperatura utrzymuje się na 36,6 stopni Celsjusza. I nie zmienia się ta temperatura. Dlaczego ten święty, kto to był? On był, żył bardzo dawno, tylko jedno złe, że popierał Trójcę, walczył o Trójcę, bo tam był taki Ariusz, który powiedział, że to jest pogańskie, że to jest po prostu złe, że to jest rakowa naleciałość, no i że tego nie było, bo Jezus wcale nie był Bogiem. No a ten Spirydon mówił właśnie, że Jezus jest Bogiem i tutaj jest jakieś diabelstwo ukryte. No i proszę Państwa, historia Spirydona. On miał w domu szkatułkę, pożyczał ludziom pieniądze, różne rzeczy i nie brał na lichwę, a tutaj, bo tak, jakby Żydzi chcieli się podszyć pod prawosławnych, no to by tutaj mieli czarny, ciemny orzech wielki do zgryzienia, bo prawosławni nie brali na lichwę i nie będą brać i są gościnni dlatego. I ten Spirydon
historia Spiridona słynie z tego, że pożyczał ze szkatułki. I był taki chytry, który pomyślał sobie, że weźmie z tej szkatułki, mu nie odda, a przyjdzie po więcej. No to więc wtedy, kiedy przyszedł po więcej, otworzył szkatułkę, a w tej szkatułce nie było nic. No to powiedział Spiridon bardzo grzecznie, skoro wziąłeś, nie oddałeś, to nie ma nic. I ten odszedł i został żebrakiem. Żebrakiem. I to podkreślane jest kilka razy, że pewien taki chytry salceson mazowiecki, tak jak tu mamy, warszawski, już nie miał co wziąć, no to został żebrakiem. Dlaczego to się dziwić, że w Warszawie pełno jest żebraków? Dookoła świętej Anny, dookoła świętej Wanny, wszędzie. Wcale nieprawda, bo w fakcie jest zdjęcie tej żebraczki, o której ja mówię, żebraczki tłustej, grubej w brązie. Ona podeszła do, pod Sejm podchodzi. Danusia mi opowiadała taką historię. Dlaczego ja mam wywiadowczynię i mam pełno szpiegów? Powiedziała, słuchaj, ona raz dostała od babki 20 zł na rękę, bo pokazała jej receptę, ta jej dała 20 zł. Natomiast w fakcie pokazali zdjęcie kilka razy, ono leży tam na biurku czarnym, pojutrze wezmę. Proszę Państwa, to facet, jak on się tam nazywa, kupił sobie w sklepie, zrobili mu zdjęcie z słodkościami, ciasteczkami, zapłacił 44 zł za 4 ciastka, to więc po 11 zł ciastko. I tak wychodził, ta żebraczka stała i kamera pokazała w dużej rozdzielczości, że dał jej 20 groszy. No to więc jej rękę widać, 20 groszy. No i ta sama baba, która siedzi pod Biedronką, róg Nowy Świat, Świętokrzyska, ale ona grasuje tak, bo tam sobie podjedzie pod Sejm, ma blisko. Proszę Państwa, i to ta żebraczka, której dał 20 groszy. To ja się tak roześmiałam, proszę Państwa, że dostałam takiego od tego rechodupstwa przepukliny i mało nie zostałam z tego powodu Chinką, bo zsiniałam i myślałam, że umrę. Że ta żebraczka, a on ten z Sejmu głupi, nie głupi, no głupi, bo mógłby dać jej 200 zł. Jak ma za dużo pieniędzy, to niech rozrzuca. A on właśnie, że nie, tylko że dał jej 20 groszy. A ta żebraczka taka głupia, myślała, że dostanie więcej. I cała afera w gazecie, fakt, że posłowie są bogaci, kupił sobie ciastka, bo specjalnie zobaczyli, że wydał na byle co, że byle ile, bo to co to jest 44 zł na byle co, no ale mógłby dać jej te 5 tych, nie 20 groszy, czyli w gazecie komentarz, że to co mu z ciastek spadło. No, także takie jakieś okruchy dał żebraczce, ale ta żebraczka żebrze i wcale pewnie nie musi, bo ona już ma tych pieniędzy i po prostu ciągle żebrze, bo ona jest przyzwyczajona żebrać. Czyli, że często jest tak, że ktoś prosi, wcale nie musi mieć na to czy na tamto, bo co ona będzie opłacała? T-Mobile? Ona będzie opłacała Orange? Nie! Ona będzie opłacała i sobie w dupę wkładała. A być może, bo ja znam taką jedną, że tylko że tu w Warszawie nie ma takiej, taka chuda jedna była, w Anglo-Ameryce Białystok, że miała piękną willę, rodzina ją z domu wyganiała, wcześnie rano, skoro świt, ona szła pod ogromny kościół, tam był wóz i przewóz, lewo i prawo przechodzili, to jej dawali. Z tym, że ona się skarżyła, że jej dają 30 groszy, czyli już więcej jak tu w Warszawie biednej, dają jej więcej, ale 30 groszy. Natomiast Rumunce dają od razu 2 złote, 5 złotych. No i jeszcze tej żebraczce to i przyniosą i kanapkę, ja jej tam kiedyś kaszankę dałam, kiszkę, bo tam też pod kościołem mają 3 tłuste baby, które teraz już są inne, które wydają bardzo pyszne obiady, kto głodny, to tam wydają, są dodatki, kiełbaski, pączki na deser, dają o godzinie 11. No to więc ta żebraczka dostała ode mnie kaszankę, jaka szczęśliwa była, że na gorąco.
Tu w Polsce nie ma czegoś takiego. Tu w Polsce jest bieda, tu jest tylko wycie, piszczenie i w ławkach chrapanie na dootymy. Parafia katolicka, oczywiście kościoła rzymskokatolickiego. Nie wiem, co ta Krystyna Pawłowicz tutaj broni. Czy ona broni tę trójcę, która jest zakłamana i te inne. Przecież to nawet jak był IV wiek, to te naleciałości już zdążyły przyjść. Człowiek do złego jest pierwszy. No to trzeba było to wiedzieć. A po pierwsze, a po drugie, a szatan diabeł nie śpi. No właśnie, on tutaj podcisnął, a może to, udogodnienia, proszę bardzo, a może tu, może w to uwierzysz, moja kochana klępo. No i ta klępa, o jakie to fajne, o że trójca, Bóg ma trzy głowy, jakie fajne, no nie, no to jak kto by to na to wpadł, jak nie mój proboszcz szatan. No i ona, ta baba durna, przejęła. Och, trójca, Bóg, Ojciec, Syn Boży. Dlatego u nas w Strażnicy, proszę Państwa, kiedyś był taki bardzo długi artykuł na temat kredo nicejskiego, jak te modlitwy się kształtowały, że wcześniej, jakbyście Państwo chodzili po bibliotekach, wierzę w Boga, Ojca, o właśnie to. To, proszę Państwa, tam Ojciec jest kto inny, Syn jest kto inny w tych pierwszych, a potem jak te klechy nad tym pracowały, zmieniały, no to potem to zrównały. Jak weszła Trójca, no to wiadomo, że Jezus musiał być Bogiem, Ojciec musiał być Bogiem, Duch Święty musiał być Bogiem, ale żeby było ciekawiej i żeby durną Mańkę ogłupić, żeby ją też, aby otrupić, to nie ma trzech Bogów, tylko jest jeden Bóg, ale w trzech osobach. I teraz dodaj sobie, jeden dodać jeden, to się równa jeden. A to nieprawda, bo to powinno być trzy. No chyba, żeby jeszcze może razy. Jeden razy jeden razy jeden to jest jeden. No ale jak dodasz, to już będzie trzy. A to nie może być trzy, tylko jest jeden, jeden Bóg w trzech osobach, jest trzech Bogów, ale nie ma trzech Bogów, tylko jest jeden Bóg. I teraz mów, jak chcesz, to jest tajemnica i po prostu nie możesz już tego rozgryźć. No, także wyrwali babce wszyscy zęby, i ona ma tylko jeden, Breżniew ma dwa, ona ma jeden i ten Breżniew też mówi, a tam ja tam się prześpię w tym namiocie, jakoś po co mi ten dom? I on tam prześpi się, prześpi, poszedł tam raz Przybyłowicz, gdzieś tam w jednym namiocie prawdopodobnie zrobił kupę. To więc go przepędzili, no bo jak Przybyłowicz śmierdzi z kupą w gaciach, czy może już nawet na namiot, to go przepędzili i Przybyłowicz mówi, że Breżniew śpi prymitywnie, że to żaden szałas, żaden namiot tam nie. Ja mówię, jak ty uciekłeś do drugiego, do trzeciego, do czwartego, to wiadomo, że to było gorsze, ale Breżniew musi mieć najlepsze szałasy. No to nie pałace, tylko szałasy. Ale to w końcu z gałęzi, czy to jest namiot? No i z gałęzi, i ze wszystkiego. No to przecież jak głupi robi, to przecież wszystko, żeby było lepiej. No. Także Przybyłowicz doświadczył i uciekł stamtąd prędko na lotnisko. I tam zgubił telefon, który był nic nie warty. No i chciały go sprawdzić już dwa zielone czarty. To znaczy ci wojskowi, bo oni są złośliwi. Tam nie dają spać, tam przepędzają. A jeszcze jak zobaczą, że jakieś to podejrzane, to go trzeba wygonić. A jeszcze i policja o 5 rano. I Rumunkę też sprawdzają zawsze, jak Rumunka przyjdzie przed mrozem, uciekawszy z działek za Blue City na Ochocie, tu na Mazowszu, gdy jesteśmy w Warszawie, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem. Także Rumunka ma ciężkie życie, ale jako tak jest jak teraz, to Rumunka nawet wtedy, kiedy jest minus 10, to ona się tam włamuje do tej jednej działki i tam pod podłogą w piwnicy trzyma swoje rzeczy, że nawet ludzie nie wiedzą, że ktoś tu mieszka, że ktoś jakieś rzeczy trzyma. Rumunka jest tak chytra i tak perfekcyjna, że raz jak wlazła na płot, to na mordę z tego płotu spadła na ziemię, proszę Państwa. Także musi uważać ta Rumunka, żeby nie jechała straż, żeby nie jechała policja, no bo jak ktoś wchodzi na płot i włazi na te działki, no to to też nie jest dobre. No. Także Rumunka już się przystosowała do wszelkiej obyczajności salcesonów mazowieckich, świeckich. Tutaj żre u bonifratrów, w
którzy kiedyś byli nazywani czubkami ze względu na czapki, tak jak mówiła tu w radiu jakimś rano i to powtórki potem są. No i mieli szpital psychiatryczny, to mówili, że szło się do czubków. No, ale to nie dlatego, że ci bonifratrzy może byli głupi, no to ktoś by i tak powiedział, że są głupi, jak się czubkami zajmują, leczą ich odbyty, wylizują, oczyszczając. Także proszę Państwa, do czubków, czyli że do wariatów bonifratów. I tam u tych bonifratów jest też stołówka, która czynna jest codziennie, dwa dania dają. Tak pójdzie się po 11, no to się trafi akurat, tak. Bo tam zawsze była kolejka i tam jak ktoś chciałby, żeby było bez kolejki, to nie zawsze ten obiad miał, bo jak było mało, no to te czubki pożerały to wszystko jakoś tak. Także proszę Państwa. Keneszę tu, tyś Matką Boską, tyś Częstochowską, keneszę. Keneszę tu, a Chinka śpiewa, bo Chinka jest tu. I ta haszydło z Polski zrobiła bramę Chin, aż na Europę, ojo jest tu. Tu jest ta Polska, ojo to tu. I już Chiny mają brukselskie cielęciny. Oj, 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 oj.